Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Każdy, kto ma psa czy kota, albo jakiekolwiek zwierzątko futerkowe, bez zastanowienia kupuje mu zabawki. Sklepy zoologiczne przepełnione są różnymi smaczkami, zabawkami, czy nawet grami edukacyjnymi dla psów, czy naszych czworonogów. A co z rybami? Czy powinniśmy urozmaicać im jakoś życie? Nie od dziś wiadomo, że welony mogą mieć depresję. Każdy dobry właściciel powinien zadbać o swojego welona nie tylko o jego dobrobyt fizyczny, ale też o psychiczny. Oto kilka rad. Numer 1. Zmień wystrój. O ile nasze ryby lubią stabilność, jeśli chodzi o parametry wody, np. temperaturę czy pH, to możemy się pobawić przy każdej zmianie wody, zmieniając jakąś jedną drobną rzecz w akwarium. Z mojej obserwacji bonbona wynikało, że nawet przestawienie skałki w akwarium po zmianie wody znacząco wpływało na jego komfort psychiczny. Przez kilka dni po takiej zmianie przeczesywał akwarium i tak jakby odkrywał je na nowo. Miał zapewnioną dzięki temu rozrywkę na kilka dni. Przeprowadziłam nawet testy i nie zmieniałam wystroju przez jakiś czas i bonbon wydawał się smutny i mniej aktywny. Także od tamtej pory kontynuuję zawsze jakieś zmiany czy małe rotacje przy każdej podmiance wody. Numer 2. Postaw na piasek. Nigdy nie ukrywałam swojej miłości do gołego dna, ale widzę, że ryby o wiele lepiej funkcjonują w podłożu piaskowym. Jest ono naturalne i zapewnia o wiele więcej rozrywki niż mogłoby nam się wydawać. Welony naturalnie spędzają czas w poszukiwaniu pożywienia, oczywiście przeczesując całe dno z piaskiem. I możemy też to użyć do różnych trików, na przykład chowając im w piasku przekąski. Ja do tego celu używam tonącego granulatu albo takich wafelków dla glonojadów z glonami, które są dosyć twarde i bardzo łatwo się zakopują. Dostarcza im to rozrywkę na kilka, nawet godzin. Numer 3. Trochę muzyki. We wcześniejszych filmach mówiłam Wam, że welony dobrze słyszą, a niektóre źródła podają nawet, że potrafią rozróżnić między sobą dwóch kompozytorów. Ja troszkę sceptycznie oraz z rezerwą podchodzę do tej informacji, ale niewątpliwe jest, że welony lubią słuchać muzyki. Możecie przeprowadzić krótki eksperyment w domu i puścić trzy różne piosenki, na przykład heavy metal, muzykę klasyczną i jazz. Zobaczycie, jak zmienia się ich sposób pływania w zależności od tego, jaką muzykę puszczacie. Po drugie też można używać muzyki do tresury czy do treningu ryb. Tak jak Wam mówiłam w poprzednich filmach, niektórzy przy karmieniu puszczają jedną piosenkę czy jeden dźwięk i ryba wtedy utożsamia ten dźwięk z karmieniem. Można się tak pobawić i to też jest jakaś forma wzbogacania ich życia. Numer 4. Trening. O ile słowo tresura może się źle kojarzyć, to możemy uczyć welonów różnych ciekawych sztuczek. Najłatwiejszą sztuczką wydaje się przepływanie przez obręcze, na przykład przez frisbee. Welony bardzo łatwo jest zmotywować jedzeniem. Wydaje mi się, że zawsze punkt wyjściowy do takich treningów to jest nauczenie ich jedzenia z ręki. Ostatnio grupy welonowe obiegł filmik, jak słodkie i kochane ranchu grają sobie w piłkę. Oczywiście nie ma co oczekiwać, że wrzucimy do akwarium piłkę, próbowałam, i że będą od razu w nią grać. Oczywiście trzeba je do tego nauczyć i zachęcić odpowiednie jedzenie. Sama wrzucałam do akwarium piłki, najpierw golfową, taką ciężką, tonącą, oczekując, że będą od razu grać jak Ronaldo. Później zaryzykowałam z piłką styropianową, ale również nie było zbyt dużego zainteresowania. Niestety takie zabawy nie cieszą się zbytnią popularnością bez motywacji jedzeniem. W internecie można znaleźć zestawy, które służą do nauki różnych sztuczek ryb. Ich ceny wahają się około 75 funtów czy 100 euro. W zestawie znajdują się bramki do gry, takie mini boiska, różne przyrządy do tresury, chyba 25 elementów. Jest do tego dołączona płyta DVD z dokładnymi instrukcjami, jak się zabrać za trening, oraz książka z obrazkami. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to dla ciekawostki podrzucam linka w opisie filmu. Numer 5. Zróżnicowana dieta. Każdy, kto śledzi mojego Instagrama o tej samej nazwie, czyli Captain Chocolate Cake, wie, jaką uwagę przywiązuję do tego, żeby dieta moich ryb była zróżnicowana, pomimo tego, że, jak wiecie, muszą być na przymusowej diecie przez orandę, która ma problemy. W diecie moich ryb pojawiają się różne źródła białek, różne warzywa, owoce, a także nawet jedzenie żelowe podaję na
Różne sposoby. Ostatnio kupiłam specjalne foremki w kształcie robaków. Czasem też smaruję takie jedzenie na kamieniu, żeby miały troszkę zabawy i urozmaicenie, jedząc je. Numer 6. Towarzystwo. Welonki są bardzo towarzyskie i najlepiej czują się, jeśli nie są samotne, a mają dobrze dobranych towarzyszy w akwarium. Moim zdaniem, jak już wiecie, welonów nie powinno się łączyć z innymi gatunkami ryb. Najlepiej więc odnajdą się z innymi welonami. Łączenie ich z innymi rybami może prowadzić do obopólnych stresów, gdyż ciężko jest znaleźć ryby, które będą miały takie same wymagania środowiskowe, a także czasem kończy się to agresją z jednej lub z drugiej strony. Jeśli połączymy welony z mniejszymi rybami, mogą być bardzo dobrą przekąską, a z większymi też mogą powodować stresu welonów. Absolutnie nie zaleca się łączenia welonów z glonojadami, gdyż te są znane ze swojej nocnej agresji i przyssania się do welonów w nocy. Widziałam zdjęcia drastyczne z dziurami w welonach. Nie polecam. Oraz ze skalarami, a także innymi rybami, które są terytorialne. Numer 7. Bąbelki. Nie każda ryba będzie lubiła się bawić bąbelkami. Ja obserwuję u swoich ryb, że czasem podpływają sobie na te pionowe bąbelki i po prostu sobie w nich pływają. Czasem jak inne ryby zauważą, że jest z tego fajna zabawa, to też się dołączają. Numer 8. Ozdoby rośliny i kryjówki. W naszym akwarium powinny się znajdować jakieś ozdoby, oprócz oczywiście piasku. Nie wszystkie welony będą lubić kryjówki. Jeśli chcemy takie zamontować, to musimy się upewnić, że są odpowiednio duże, gdyż ryba może się zaklinować albo pokaleczyć. Na pewno najlepszym rozwiązaniem będą rośliny, gdyż są bezpieczne dla welonów i mogą też stanowić źródło pożywienia, a także dobrze się sprawdzają w okresie tarła. Również przy wyborze ozdób powinniśmy się sugerować tym, jakie mamy welony. Jeśli mamy teleskopowe, to na pewno nic z ostrymi brzegami. Nie musimy oczywiście stosować wszystkich tych wymienionych punktów, ale dobrze jest mieć na uwadze, że welon też może mieć gorszy dzień, czy może mieć nawet depresję. Najważniejsze jest to, żeby znaleźć taki rodzaj umilania życia, który cieszy obie strony i będzie integralną częścią naszego dnia. Czasem nawet krótkie interakcje z rybami, które oczywiście rozpoznają naszą twarz, mogą umilić im dzień. Badania nad welonami, a zwłaszcza na kometach, pokazują, jak indywidualne jednostki mogą mieć inne preferencje, jeśli chodzi o dobór roślin czy ozdób w akwarium. I na pewno powinniśmy się tego uczyć, obserwując nasze ryby i wiedząc, co sprawia im szczególną przyjemność. Dodam tylko, że najważniejsze do zapewnienia szczęścia welonów jest oczywiście zapewnienie im odpowiednich warunków, czyli odpowiednio dużego akwarium z dobrą filtracją i z czystą wodą. To tyle na dzisiaj. Podzielcie się w komentarzach, których z tych metod stosujecie, a które z tych metod wydały Wam się ciekawe i chcecie zacząć je stosować. Jak zwykle, jeśli Wam się podobało, to łapki i płetwy w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku.